łączy Anitę Włodarczyk i Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową. Oboje wywołują masę emocji dzięki swojej pracy i dzięki swojej pasji. I dowód tego zobaczycie zaraz w oddziale właśnie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w Linden, gdzie czekamy na spotkanie z Anitą Włodarczyk. Kolejne wielkie wydarzenie w naszej instytucji, wizyta pani Anity Włodarczyk. Olbrzymi zaszczyt. Cieszymy się, że nasi sportowcy doceniają też naszą Unię Kredytową, że chcą przyjeżdżać do nas i spotykać się z naszymi członkami. No a my w ten sposób wyrażamy naszą wdzięczność, bo przecież wszyscy państwo wiecie, jak przeżywamy sukcesy polskich sportowców. Także, a teraz jeszcze możliwość spotkania z ich na żywo, pod rozmowę, oczywiście pamiątkowego zdjęcia, no to coś wspaniałego. Także fajne wydarzenie. Opłaca się być członkiem naszej Unii. Jeżeli chodzi o moją osobę, o te moje marzenia, cele udało się zrealizować, więc mówię, to kwestia lat też pracy z psychologiem, aby to moją psychikę ukształtować już do poziomu mistrzowskiego, bycie pewnym siebie. Wiadomo, że sport jest nieprzewidywalny, wszystko się może wydarzyć, ale ja wierzyłam w siebie, miałam cel do zrealizowania. To, co zawsze sobie stawiam za cele, to zawsze mi się to udaje zrealizować. I właśnie te cele, pobiła pani rekord, będzie pobijała na pewno swój, myślę, dalej. Czy jest jakieś takie założenie, jak daleko może pani się posunąć i nad czym musi pani jeszcze pracować, żeby jeszcze swój rekord własny pobijać dalej? Ile jestem w stanie rzucić tego, to nie wiem, bo jestem zawodniczką nieobliczalną. Natomiast myślę, że w przyszłym roku jeszcze na pewno mam jeszcze rezerwy w technice, więc tutaj jeszcze można ten rekord wyśrubować. Chciałabym to zdobyć jak najszybciej, bo mówię, spod jest nieprzewidywalny, wszystko się może wydarzyć, bo ja ten daję z siebie wszystko i chcę ten czas, który poświęcam dla spotu, dla treningu jak najbardziej wykorzystać. To chciałabym, żeby nam pani opowiedziała troszkę o atmosferze w Rio, o tym, jak te emocje się budowały, bo to są niesamowite emocje, tak jak pani powiedziała, już ten doświadczenie jest, więc da się te emocje trzymać na wodzy, ale mimo wszystko, no to są największa olimpiada, największe emocje. No to jest największa impreza dla każdego lekkoatletysta na Igrzyskach Olimpijskich. Ja tutaj jeszcze jechałam, startowałam w roli faworytki, więc dodatkowe obciążenie. Co prawda ja tego aż tak bardzo nie czułam, bo nie po raz pierwszy byłam w takiej sytuacji, że startuję na zawodach w roli faworytki, już potrafię się z tym, że tak powiem, oswoić. Natomiast no, igrzyska, specyficzna impreza, nie da się tego porównać nawet do startu na Mistrzostwach Świata czy Europy, bo to żyje tym cały świat, więc dużo wokół tej imprezy się dzieje. Ja przed startem, mówię, byłam pewna tego, że mogę zdobyć ten złoty medal. O rekordzie świata po cichu marzyliśmy. No i dało się to wszystko zrealizować, więc coś pięknego. No i nie sposób nie zauważyć, że wszędzie, gdzie pani się pojawi, tam są kibice. Tutaj wiele wzruszeń było również w czasie olimpiady. Wiemy o tym, bo w radio bardzo dużo o tym mówiliśmy, ale też słyszeliśmy od widzów, od słuchaczy. No i tutaj również właśnie na Paradzie Pułaskiego wczoraj się spotkałyśmy. Pani mówiła, że ludzie podchodzą. Cieszymy się, że pani jest. Cieszy się pani, że też takie reakcje są ludzi? Tak, to tak samo mówię tutaj, że w Polsce to okej, ale tutaj to naprawdę byłam zaskoczona, że wielu Polaków przychodziło, gratulowało. Widać, że piękne jest to, że pomimo, że mieszkacie państwo poza Polską, to o kraju pamiętacie, wiesz, jesteście cały czas z nami, więc mówię, dla mnie wczoraj wielki, wielki dzień. Będę na pewno pamiętała tą paradę do końca życia. Mnóstwo Polaków. Fajnie, że tą polskość pokazujecie tutaj w Stanach i jest okej. Okay. Bardzo dziękuję. Czy państwo macie pytania do pani Anity? Dlaczego rzut młotem? Zaczynamy od początku w takim razie. Dlaczego rzut młotem? To wyszło, że tak powiem, przez przypadek. To nie była konkurencja, którą chciałam trenować. Chciałam trenować lekką atletykę, konkurencje rzutowe. Zaczęłam od rzutu dyskiem, jednak zawsze w międzyczasie, jak trenowałam dysk, to próbowałam młota i w sumie warunki fizyczne bardziej sprzyjały tej konkurencji. Tak się zaczęło.
Nazywam się Ewa Zieman, jestem profesorem, który pracuje na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku i od 5-6 lat współpracuję z Anitą. Mózgiem jest oczywiście trener. To jest mózg i on ma koncepcję, a my wszyscy realizujemy. I teraz Anita jest oczywiście głównym wykonawcą, natomiast moja rola polega na wspomaganiu tego, co trener wymyśli. I czasami no, sprowadza się to do tego, że mówię, że jest za ciężko, za dużo. Oczywiście to nie jest takie łatwe, dlatego że Anita jest zawodniczką bardzo wymagającą i ona jest ostatnia, która powie, że ma dosyć. Tym no, niemniej trzeba uważać, dlatego że to jest organizm. Organizm sportowca no, rządzi się swoimi prawami. Jest praca, jest wypoczynek, jest duży stres i to jest takie trochę balansowanie na cienkiej linii między obciążeniem, a wypoczynkiem i regeneracją. Także oczywiście to, że ja balansuję i mówimy, kiedy jest za ciężko, kiedy nie, to jest wszystko podparte badaniami. Pierwszy rekord przewidzieliśmy. Ten pierwszy rekord baliśmy się tylko, żeby nie było kontuzji albo jakiegoś takiego czynnika, no, który mógłby nam w tym przeszkodzić, ale od początku Janita mówiła i my mówiliśmy, że jest to wyjazd na igrzyska po złoto. Absolutnie nic innego nie satysfakcjonowało. Widzieliśmy, że na pewno będzie dobry wynik, że będzie powyżej 80 metrów, bo już wcześniejszy sezon na to wskazywał, a tak były dobrane obciążenia treningowe i taka modyfikacja, że miało być jeszcze lepiej. Więc to jakby, no, można powiedzieć, że było ukoronowaniem pracy Anity i całego zespołu. Natomiast ten drugi rekord, to rzeczywiście nie spodziewaliśmy się tego i to było dla nas zaskoczeniem, dlatego że już sądziliśmy, że jest zmęczona i po przyjeździe, wywiadami, no nie była w takim cyklu treningowym i nawet siedząc przed memoriałem, widzieliśmy, że będą dobre rzuty, bo to tak szybko ta forma nie spada. Natomiast no nie spodziewaliśmy się tego, że to aż tak i jedyny taki czynnik, który uważaliśmy, że będzie miał niesamowite duże znaczenie, to była publiczność. Było tak dużo osób i tak wspaniały doping na memoriale, że widzieliśmy, że to może ponieść. No i poniosło. W którym punkcie kariery zrozumiała Pani, że sport jest ważny w Pani życiu, ale również staje się bardzo ważny Pani sport w życiu innych ludzi? No to dwa lata temu na Mistrzostwach Europy w Zurichu, gdzie zdobyłam złoty medal. No i teraz jak zaczęłam robić rekordy świata w sumie od 2 lat co roku, to mówię, spotykam się z tym, że ludzie gratulują, dziękują, opowiadają, jak to przeżywają. To są jakie emocje doświadczają, oglądając transmisje telewizyjne, czy będąc na stadionie na żywo. Więc ja już jestem na tym etapie, że rzucam dla siebie, ale rzucam też dla kibiców, bo szczególnie teraz, jak już wchodzę na przykład na stadion, na Igrzyska Olimpijskie, nie tylko, wiadomo, są Polacy, ale serce jeszcze bardziej się raduje, jak człowiek zobaczy te flagi polskie. Ja zawsze sobie myślę, mówię, kurczę, ludzie przyjeżdżają specjalnie tutaj, niektórzy pewnie dla mnie, żeby mnie wspierać, kibicować. Mówię, to ja nie mogę zawsze, myślę sobie, że nie mogę dać plamy, że muszę dać siebie wszystko, żeby mi sprawić sporo radości. I mówię, teraz rzucam dla siebie, rzucam też dla kibiców i fajnie jest właśnie tu usłyszeć, jak się spotyka później z kibicami i opowiadają, że przeżywają, że płakali, że się cieszyli, to naprawdę serce się raduje, więc cieszę się. Nigdy jeszcze wcześniej na przykład, jak zaczynałam w ogóle swoją karierę ze sportem, to człowiek o takich rzeczach nie myślał. Człowiek myślał, żeby spełniać marzenie, żeby zdobywać medale, bić rekordy, ale te czynniki to były na drugim planie. Nie zdawał sobie człowiek sprawy, że tak naprawdę sport jednoczy społeczeństwo Polaków, że jest to w sumie chyba jedyna dziedzina życia, gdzie kiedy są te sukcesy, to my potrafimy się z tego cieszyć, jednoczyć. Nie ma między nami jakichś złych kontaktów, więc oby jak najwięcej polskich zawodników, sportowców przynosiło chwałę naszemu krajowi. W ogóle nie spodziewałam, prawdę powiedziawszy, ruszam dopiero z pracy. Mówię, włożyć czek trzeba. No a tutaj taka okazja, rany,
uwaga, przecież ostatnio widziałam panią w telewizji, jak Kubę Wojewódzkiego na rękach trzymała. Naprawdę wspaniała kobieta, to jest coś niesamowitego, żeby dla nas Polaków w ogóle taki zaszczyt przynieść jeszcze tutaj na wschodnim wybrzeżu, to jest coś niesamowitego. Ja się muszę napatrzeć na tę wspaniałą kobietę, bo no, to jest okaz, no, okaz zdrowia. Nie wiem, wszyscy ludzie tacy powinni być mocni i zdrowi, a nie jakieś takie... Dlaczego jeden może taki być mocny, zdrowy, wychowany, rozumu potrafi używać, a drugi jakoś, nie wiem, dzięki Bogu, że ktoś taki na tym świecie się u nas urodził, w tym kraju, że ktoś nas reprezentuje. Nadal miałam okazję podtrzymać, tak. No, wrażenie to nie tylko, że ciężkie, ale normalnie emanuje jakimś, po prostu jakąś mocą niesamowitą. No, emocje są bardzo duże, ale najśmieszniejsze jest to, że ja pochodzę z Polski, z małej miejscowości, gdzie nie miałabym możliwości ją zobaczyć na żywo. Tu przyjechałam do taty w odwiedziny i raptownie dowiaduję się, że jest. No, ona tutaj, normalnie serce biło niesamowicie, no jest ciepła kobieta i jest super, że w ogóle, że to jest nasza duma narodowa, to jest najważniejsze. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę być tu. 17 lat i tyle dziewczyna młoda, dziewczyna dostarczyła emocji tak, w stosunku, jak się ogląda te rekordy świata, czy tą walkę w kole, to mi się wydawało całkiem inaczej, że to jest bardziej postawna, jako taka bardziej postawna kobieta, ale to jest, widzę, że... Najnormalniejsza z normalnych dziewczyn i bardzo grzeczna, bardzo skromna, bardzo, bardzo miła, no coś niesamowitego. Czy pan oglądał Olimpiadę? Tak, i właśnie. Jak zdobywała ten medal? No duma, bo to jest niesamowite osiągnięcie. To, co ta dziewczyna robi, tą ciężką pracę, którą wykonuje, to jest coś niesamowitego. A podtrzymał pan dzisiaj medal, czy nie chciał pan? Podtrzymałem i wydawało się, że warto trenować i ćwiczyć, ale ja wiem, że dziewczyna to robi, bo no jest no niesamowite. No. Pani oglądała olimpiady i co pani czuła wtedy, jak zdobywała złoty medal? No i oczywiście emocje były i krzyki, i wszystko było. To wiadomo, że to się przeżywa, ale no jest super. Cieszę się, że mogłam tu być i uścisnąć jej dłoń. To jest dla mnie było bardzo ważne. Ja osobiście nie widziałem nic, że ona tu dzisiaj będzie. I przypadkowo wpadłem do banku, bo potrzebowałem pieniędzy i patrzę, jest za nią. No, szok dla mnie jest szok. Uwierzcie mi, że jestem dumny i szczęśliwy zarazem. To nie jest pierwszy raz, kiedy Unia Kredytowa wywołuje łzy na oczach członków, ale jeszcze raz podkreślam, te pozytywne łzy. To... Kolejne spotkanie w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej było wielkim sukcesem. Mistrzowie olimpijscy są tutaj bardzo mile widziani. Dla Radio Rampa, Monika Adamski.